Ziemia siewierska położona jest na Wyżynie Śląskiej w północnej części województwa śląskiego. Miasto jest jednocześnie ważnym węzłem komunikacyjnym, jak i punktem wycieczek turystów zainteresowanych licznie występującymi tu zabytkami. Siewierz to jednak nie tylko zabytki, ale przede wszystkim czysta woda, powietrze i zdrowe lasy. Z walorów przyrodniczych okolicy mieli okazję korzystać uczestnicy Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach wędkarskich, która odbywała się tu w dniach od 19 do 21 lipca. Ceremonia otwarcia olimpiady odbyła się w czwartek 19 lipca. To właśnie wtedy wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego Mirosław Iwański dokonał uroczystego otwarcia i powitania przybyłych drużyn i ich opiekunów. Olimpiada Młodzieży 2012 na terenie Okręgu Katowickiego uważam za otwartą. Praca z młodzieżą nie należy do łatwych i trzeba pochylić głowę wszystkim tym opiekunom, trenerom, którzy się tą młodzieżą zajmują i szkolą ich we właściwym kierunku. W tegorocznej olimpiadzie w Siewierzu miano najlepszych rywalizowało 21 drużyn, a tym samym 63 zawodniczek i zawodników. Młodzież podzielona według 3 kategorii wiekowych musiała sprawdzić się aż w 4 konkurencjach. Dzieci i młodzież świetnie się bawią. Myślę, że dużo bardziej zaangażowani są opiekunowie, ale to jest oczywiste. Generalnie i tak osiągamy zamierzony cel, to znaczy edukację wędkarską, rywalizację sportową, czyli to, o co nam tak naprawdę chodzi, i propagację wędkarstwa w środowisku dzieci i młodzieży. W Siewierzu został pobity nieoficjalny rekord Polski w ilości rywalizującej jednocześnie młodzieży. Wśród zawodników znaleźli się prawdziwi profesjonaliści. Olaf Michalik i Kornelia Halicka są byli uczestnikami w tym roku Mistrzostw Świata, które były w Chorwacji. No i nasz najmłodszy wychowanek z Katowic, Olaf Michalik, został srebrnym medalistą w drużynie podczas tych mistrzostw, a poza tym startował jeszcze w finałach, m.in. w konkurencji skisza muchowego, a także w konkurencji rzutu na odległość. Po oficjalnym rozpoczęciu olimpiady przybyli goście mieli okazję do wykorzystania wolnego czasu i zwiedzenia okolicy. Wędrówkę po Siewierzu warto rozpocząć od rynku. Znajduje się tam kilka interesujących obiektów. Jednym z nich jest kamienica mieszczańska z XVIII wieku. Obecnie mieści się tu restauracja. Kiedyś jednak, a dokładnie w 1823 roku, w kamienicy nocował car Aleksander w trakcie dużej podróży z Werony do Warszawy. Nowym elementem siewierskiego rynku są panny siewierskie. Rzeźba zdobiąca dającą ochłodę w gorące dni fontannę. Niedaleko rynku zlokalizowany jest kościół świętej Barbary i Walentego, datowany na XVII wiek. Obok zaś kościół świętego Macieja Apostoła z pierwszej połowy XV wieku. Obecny barokowo-klasycystyczny kształt świątynia uzyskała dopiero po 1784 roku i po rozbudowie prowadzonej przez biskupa krakowskiego Kajetana Soltyka. Niedaleko kościoła parafialnego znajduje się budynek murowany z początków XIX wieku, w którym dawniej mieścił się urząd gminy i przedszkole. Prawdziwą perełką wśród siewierskich zabytków jest zamek biskupów krakowskich. Historia zamku sięga XII wieku. Zamek był wielokrotnie wykorzystywany militarnie w okresie wojen. W czasie potopu szwedzkiego stacjonowały tutaj wojska Stefana Czarnieckiego. Ostatnia większa przebudowa zamku miała miejsce pod koniec XVII wieku, gdy dobudowano skrzydło wschodnie i barokowy hełm na baszcie. Obecnie zamek stanowi tzw. trwałą ruinę z zachowanym pełnym obwodem murów, wieżą bramną i zrekonstruowanym barbakanem. Dzień drugi olimpiady, a zarazem dzień pierwszy zawodów, rozpoczął się wcześnie rano. Zawodnicy brali udział w zawodach wędkarskich w konkurencji spławikowej, którą przeprowadzono na akwenie koła PZW Siewierz na zalewie Przeczycko-Siewierskim. Zbiornik Przeczycki, tutaj od strony Tuliszowa, jest, można by tak powiedzieć, bardzo często oblegany przez zawody spławikowe.
ponieważ jest to jeden z lepszych tutaj w okolicy zbiorników i nawet jeżeli chodzi o rybostan, jeżeli chodzi o miejsce, o stanowiska, ponieważ są tutaj może zróżnicowane miejsca, ale ten odcinek, na który tutaj wędkują kategorie 14 i 12 latków, tak zwane kamienie na to się mówi, jest to najgłębszy odcinek, ponieważ zbiornik Przeczyce jest zbiornikiem zalewowym i on jest z reguły płytki. Jest to na Starorzeczu, tutaj zalany teren, a ten odcinek jest, można powiedzieć, najgłębszy. I tutaj jest najwięcej ryby, najwięcej, jeżeli chodzi o leszcza, płoć. I tutaj są najlepsze efekty, najlepsze wyniki tutaj się uzyskuje. Wyjątkowo podczas olimpiady nie odbyło się losowanie sektorów, jedynie losowanie stanowisk. Sędziowie sektorowi przez cały czas pilnowali porządku wśród młodzieży i tego, by zawodnicy według regulaminu zajmowali wylosowane przez siebie wcześniej stanowiska. Pierwszy sygnał, jaki usłyszeli młodzi ludzie, oznaczał wejście na stanowisko i samodzielne przygotowanie się do łowienia. 50% sukcesu zawodnika to poprawne gruntowanie łowiska, co może zająć nawet 20 minut. Są dwie formy gruntowania. Jedna forma to jest gruntowanie do tak zwanej łezki, czyli do głównego ciężarka. Zaczepia się tak zwaną żabkę, to jest ciężarek zaciskowy i wówczas gruntujemy z przyponem na dnie. To jest bardzo ważne przy łowieniu na rzekach, bo można zapomnieć dodać długość przyponu do gruntu, jaki mamy na wędce. Ale większość gruntuje tak zwanym gruntomierzem zaczepionym na haczyku i to jest tak zwane gruntowanie na zero w przypadku takiego łowiska jak tu. Tu woda nie płynie, a jeżeli płynie, to bardzo minimalnie. I tutaj to gruntowanie na zero daje zawodnikowi odniesienie, gdzie on się znajduje. Później można i trzeba podnosić, opuszczać grunt, bo od tego zależy wynik w zawodach. Po 15 minutach od wejścia na stanowisko następuje sygnał do kontrolnego sprawdzenia zanęty, którego dokonują sędziowie. Dodatkowo losowo wybierają jednego lub dwóch zawodników, by sprawdzić ich sprzęt. Przez 10 minut bezpośrednio przed rozpoczęciem łowienia zawodnik może podać dowolną ilość zanęty uformowanej w kule. Ilość podanej zanęty nie może łącznie przekraczać 17 litrów zanęty spożywczej i gliny oraz 2,5 litra robactwa, w tym 1 litr ochotki zanętowej bądź ochotki haczykowej. Po zanęceniu łowiska i wygruntowaniu zawodnik dostaje sygnał do łowienia. Podczas zawodów zawodnicy mogą nadal używać zanęty, ale w bardzo ograniczonej ilości. Zanęta, która przez ten czas znajduje się w wiaderku, może być pobierana i uformowana jedną ręką. Zawodnik na czas nęcenia może odłożyć wędkę na tzw. suport. Przedostatni sygnał następuje na 5 minut przed zakończeniem zawodów. Wtedy jeszcze każdy zawodnik ma prawo dokładnie sprawdzać, czy wśród złowionych ryb nie znajdują się niewymiarowe bądź przebywające pod ochroną. Takie należy wypuścić. W przypadku, gdy zawodnik tego nie dopilnuje, a sędzia znajdzie u niego taką rybę podczas ważenia i spisywania wyników, następuje odliczenie punktów karnych. Po ważeniu ryb zawodnicy nie byli w stanie opanować radości, jak i niezadowolenia ze swojego wyniku. Na początku mi bardzo słabo szło, tak przez pierwszą godzinę, ale potem przyszły te leszcze. Udało mi się złowić 1,5 kilo. Cały czas tą samą technikę stosuję i w ogóle nie zmieniam. Ja łowię już ładnych parę lat, wyczyn się bawię 6 lat bodajże, co na zawodach startuję. Tutaj już wywiadu udzielałem, już kilka razy już się udało wygrać. Także, a tutaj łowiłem z metodą zestawu skróconego na tyczkę. Ryba generalnie nie chciała za dobrze współpracować, ale można było się do niej dobrać. Ja myślę, że jutro będzie lepiej, bo jutro moja mocniejsza trochę strona, także rzuty. Rzuty, testy i piłeczka, a tych spławik to nie bardzo. Glapka, certa ogólnie, mała płoć, ale to bardzo rzadko wzięła, sporadycznie. Zawody spławikowe wygrał drużynowo Okręg Kielecki PZW przed drużyną Okręgu Białostockiego i Katowickiego 1. Indywidualne zawody spławikowe wygrali Emilia Jurczak, Maciej Wróblewski oraz Marcin Kurzepa. Łowiłem
wtyczką, łowiąc te małe ryby. Wędkuję od 7 lat na zawodach. To troszkę się uzbierało miejsc na podium. Syn trenujemy, właściwie go trenuję od małego, już jakieś 8 lat. No myślałem, że nie będzie aż tak dobrze, bo tu przeważnie od tej strony to bardzo słabo ryba bierze. A także dzisiaj nawet się nie spodziewałem takiego wyniku. Było fajne, takie dwa leszczaki może z 700 deko. Reszta to takie mniejsze, 300 deko, 400. Wynik 3800 to całkiem dobry wynik jak na te zawody. Było bardzo ciężko, gdyż wiał potężny wiatr. Ciężko było utrzymać wędkę, ale jakoś się udało. Dla nas to jest w ogóle sukces, bo z zasady spławik nie jest naszą mocną stroną, rzutowy bardziej, ale no, ostatnie olimpiady przygotowania trwają. Także treningi na swoich akwenach i no, teraz praca z młodzieżą, tłumaczenie jak mają nęcić. No, mieliśmy taką wygodę, że było trzech trenerów, czyli każdy zawodnik miał swojego opiekuna i każdy mógł poradzić, co ma robić, w jaki sposób no, tą rybę podbierać czy po prostu nęcić. Po wyczerpujących zawodach zawodników czekał jeszcze konkurs wiedzy ekologiczno-wędkarskiej, który drużynowo wygrało koło PZW Ciernik Tłuszcz. Miałem 100% punktów, jeszcze chyba były trzy, poza mną dwa wyniki na 100%, ale oddałem jako pierwszy, więc się czas i wypadłem na pierwsze miejsce. Testy nie są trudne, ale było kilka pytań takich trudniejszych. Tak się długo zastanawiałem, iloma wędkami można łowić z lodu błyską. No, to, tak nie byłem pewny w 100%. Na końcu obstawiłem jedną najdobrze. A jak to przeważnie wszyscy szybko poszli, ja w połowie strony, inni to już na drugich, trzecich. Później utknęli przy jednym pytaniu, ja ich przegoniłem, no i jednak później też mnie przegonili do 11 i 11 oddałem, ale dobrze mi poszło. No, dwa błędy popełniłem w pytaniu o okres ochronny i co należy z haczykiem zrobić, jak utknie głęboko. No to jedynie te znałem odpowiedzi, jak tam zobaczyłem, no ale przez stres jednak mogą być małe błędy. 21 lipca rozpoczęły się zawody rzutowe, trójbój spinningowy. Tarcza Arenberga, skisz i odległość spinningowa jednorącz oraz test sprawnościowy. Są to jakby dwie rozdzielne dyscypliny, rzut piłeczką oraz trójbój spinningowy, który tworzy tak jakby całość jedną konkurencję, która jest zaliczana do generalnej klasyfikacji całej olimpiady. Techniki, ja używam zwykłego. Teraz rzuciłam 40,66. No, trenuję sobie na boisku zwykłym. Techniki użyłem za siebie i wyrzuciłem 29 metrów i 30 centymetrów. Moim kolegom też poszło nieźle, ponieważ jeden rzucił 36, a drugi 45. Ćwiczyliśmy teraz w Katowcu na obozie z innymi i trzech najlepszych pojechało właśnie na tą olimpiadę. Trójbój spinningowy wygrała drużyna pierwsza z okręgu PZW z Poznania. Indywidualnie trójbój spinningowy wygrali. W kategorii do lat 12 Robert Mirek, Katowice 3. W kategorii do lat 14 Maciej Wróblewski, Białystok. W kategorii do lat 16 zaś Radosław Borowski, Bydgoszcz. Test sprawnościowy wygrała drużyna pierwsza z okręgu PZW z Katowic przed drużyną koła PZW Ciernik Tłuszcz i pierwszą drużyną z Poznania. Indywidualnie zaś wygrali.
W kategorii do lat 12 Bernard Ożga, Wrocław. W kategorii do lat 14 Piotr Sasin, Ciernik Tłuszcz. W kategorii do lat 16 natomiast Marcin Kurzepa, Katowice 3. Jak dla mnie to jest najlepsza olimpiada, na której byłem. Była miła atmosfera i było całkiem fajnie. To mi jest ogólnie podoba, mi się atmosfera jest dobra. Akwen uważam za dobry do łowienia, ponieważ łowisko było nierówne. I kto miał lepsze miejsce, to miał więcej ryb. Bardzo mi się wszystko podoba. Boisko mogło być trochę jeszcze mniejsza trawa, ale tak to było wszystko fajnie. Domki fajne, fajnie się bawię. Bardzo mi się podobało. Super. Sądzę, że powinno być więcej takich imprez organizowanych dla wszystkich. Jeśli chodzi o wyniki, to trochę tam stresu było, wiadomo, to jakaś większa ranga zawodów, zawodnicy inni, coś nie wyjdzie, to stres ogólnie, a boisko, wszystko, jak powiedziałam przedtem, przypięte na ostatni guzik. Te imprezy są niedoceniane trochę. One to są najbardziej, moim zdaniem, to jest moje prywatne zdanie, to są imprezy najbardziej potrzebne i nie tylko wędkarstwu. One są potrzebne i szkole, wychowaniu młodzieży, spotkaniu się tych młodych ludzi z całej Polski i tu powinno być za 2-3 lata przynajmniej 30 drużyn. Tradycyjnie już zawodnicy i ich opiekunowie podczas podsumowania ubrani byli w specjalne koszulki informujące o tym, że Polski Związek Wędkarski wspiera projekt budowy protezy serca dla dzieci realizowany przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii imienia profesora Zbigniewa Religi. Polski Związek Wędkarski po raz kolejny jest również patronem akcji Woda bez promili. Korzystając z okazji, chcemy zaapelować o to, abyście zachowywali się rozważnie nad wodą i chodzi o to także, żebyście reagowali w takich sytuacjach, kiedy będziecie widzieć, że ktoś korzysta z natury pod wpływem alkoholu. To jest niebezpieczne. W pierwszy weekend wakacji utonęło 28 osób, z tego większość pod wpływem właśnie alkoholu. Podczas podsumowania wręczono puchary i nagrody ufundowane przez sponsorów. My tutaj jako samorząd miasta i gminy Siewierz bardzo promujemy wszelkiego rodzaju aktywności, zarówno sportowe, jak i te wędkarskie. Działa u nas na naszym terenie koło Związku Wędkarskiego, także zawsze wychodzimy naprzeciw i staramy się wspierać te wszystkie szczytne inicjatywy, które dzieją się na terenie miasta i gminy Siewierz. Jesteśmy w rezerwach. Zdarzyło się takie, że zdarzenie losowe, jeden z czołowych zawodników był w szpitalu. Jest takie, ma przedłużone leczenie i nie mógł tutaj uczestniczyć. I powiem, że jechaliśmy tu z takimi obawami, jak to będzie wyglądało. Ale okazało się, że praca z szerszym gronem młodzieży daje te efekty, że jest jakby, nazwijmy po piłkarsku, ławka rezerwowych jest jakaś i uzupełniliśmy to małe roszady w przesunięciach drużynowych, i potrafili zastąpić po prostu Stasia i rzeczywiście dało to fajny wynik, zwycięstwo. Ogólnopolska Olimpiada w Siewierzu dofinansowana została ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przytoczę takie słowa piosenki, bo to się zwykle tak zaczyna. Przychodzi młody obywatel albo starszy nad wodę, ma tak zwany sprzęt niezbędny do łowienia, przy tym przypadku dwa wiaderka, coś do siedzenia, siatkę, i dwie wędeczki typu bat. Tak. I to jest ta podstawa, od tego się to wędkarstwo zaczyna, a w większości też i kończy. Tak. Natomiast idąc dalej w ten tak zwany wyczyn, tego sprzętu przybywa. Sobie ten obywatel w zasadzie wszystko to, co jest mu potrzebne do łowienia, czyli tak odpowiednio zamocowaną siatkę, ma tak zwany pomocnik do kosza, bo to wszystko, co jest tu, to się nazywa kosz wędkarski.
To urządzenie, to jest, różnie to nazywają, pomocnik, no, bardzo dzielnie to zrobiłeś, tak, do kamery, no właśnie, chlasnął takiego Lecha, że tego, aż mu tam się zagotowało w mózgu, tak, no i tu ma wszystkie rzeczy, które są potrzebne, a między innymi bardzo ważna rzecz, to jest ta miarka. Bez miarki są kłopoty, bo za to się dostaje punkty, o których mówimy. Tu jest zanęta do podawania na bieżąco, czyli ta zanęta, którą robimy w ten sposób. O, tak to jest, tak to wygląda. O, w ten sposób uformujemy zanętę i wyrzucamy. Ja nie mogę jej wyrzucić do wody, bo to było uznane za handicap. Natomiast ten młody człowiek może. No i on ma w zasadzie, oprócz tak zwanej wędki nasadowej, do której dojdziemy, ma wszystko, co mu jest potrzebne. Tu są robaczki różne. Tu jest pinka czerwona, mieszana i biały robak duży, który się podaje właśnie do tego. To jest. I tutaj ma na najgorsze warunki, ma ochotkę haczykową. Wędkarstwo spławnikowe no, liczy sobie już tak gdzieś. Z tego co wiemy, to gdzieś około 2,5 tysiąca lat, to znaczy spławikowe tak można nazwać, ale te urządzenia, które się używało wówczas do łowienia ryb, no mniej więcej była to jakaś linka, był to jakiś haczyk lub inne urządzenia i to było to tak zwane proste wędkowanie. Później przeszliśmy przez metodę takiej kija leszczynowego, bambusowego, tonkinowego i tak dalej, i tak dalej. I to jest jeszcze to, czym ja łowiłem i ludzie z mojego pokolenia. Później ta technika bardzo szybko poszła w latach 70. W latach 80. tych na początku wędkarstwo w Polsce stało się jedną z takich gałęzi przemysłu, że tak powiem. Bardzo wielu ludzi, między innymi sponsorzy kadry narodowej, którzy nam pomagają, strojąc nas w te piękne rzeczy, które tutaj są na zawody i wydając pieniądze na różny sprzęt, wspomogli nas, że mamy dzisiaj w zasadzie jest to 6 takich technik podstawowych. Wędkarstwo gruntowe to nie jest wędkarstwo spławikowe, ale podobne, bo tam też jest żyłka, przenoszenie poprzez haczyk i podanie zanęty tej rybie do wody. Ale później przez to dochodzimy do najprostszej metody, to jest metoda tak zwanego bata. Co to jest bat? Bat to jest taka wędka teleskopowa, tak, w całości. Ona jest, no ta jest akurat bardzo długa, zaczynało się to od czwórki, jeżeli można. Tak, dzisiaj już zakończona takim zaczepem. To jest zaczep, na który się zakłada zestaw wędkarski. Zasuwamy to tutaj i już można sobie spokojnie łowić. Tą metodą, ja ją tutaj przekażę koleżance, proszę bardzo, tak, łowi się w zasadzie w tej konkurencji, w której my jesteśmy, czyli tej najmłodszej do lat 14, to jest technika, jeżeli trzeba łowić daleko, o wiele skuteczniejsza jak metoda następna, tak zwanego skróconego zestawu, która za chwilę pokażę. Ponieważ sięgamy, to jest wędka 8-metrowa plus zapas żyłki 8 metrów, czyli wychodzimy z zestawem na metrów 16. Łowiąc wędko ze skróconym zestawem, jesteśmy na 10 metrach. Czyli jest to skuteczne. Natomiast no, polega na tym, że trzeba umieć poprowadzić zestaw. Prowokacja polega na czymś takim, że podnosimy do góry i ściągamy zestaw na siebie, jednocześnie prowokując ryby do brania. Od zawodniczki
tutaj do spławnika, który się tu znajduje, musi być linia prosta. Jest błędem, jeżeli wędka będzie stała tak, a zestaw będzie pływał z prawej lub z lewej strony. Wówczas jest to trudne do zacieśnięcia, nie mamy kontroli po prostu nad tym, nad zestawem i bardzo wiele takich brań jest pustych. Jadąc na ryby, montuję sobie gotowy zestaw do szczytówki i składając ten bat, tutaj zaczepiamy zestaw, nie odkładając go. Wówczas mam taką wędeczkę. Zasada jest taka, że wędkarz idąc na ryby ma odpoczywać, a żeby odpoczął, to nie zawsze musi takiego urządzenia, które waży kilkaset gram używać, może sobie używać takiego sprzętu, który trzymam w dwóch palcach i się nie męczę. Tak, jest to tak zwana uklejówka, wędka do szybkościowego łowienia uklei. To jest wędka nieuzbrojona, a tutaj mamy wędkę uzbrojoną. I teraz, co jest bardzo ważne przy tej metodzie łowienia, tutaj bardzo proszę, to jest bardzo precyzyjnie, dobrze zrobiony zestaw, a poznaje się po tym, że te wszystkie śruciny nie są rozbieżne, tylko tworzą taką jednolity koralik. Zasadą jest, że największy z ciężarków jest na górze, najmniejszy na dole. Przypon do metody, bo tu jest przypon, on powinien mieć nie więcej jak 10 cm. No i szybkościowo sobie łowimy spławik. To jest bardzo dobry spławik. Ten spławik ma 1 gram. Nie na każdej wodzie się używa takich wypornych spławików, natomiast są takie spławiki od 0,1-0,2 gramy. Tu jeszcze jest takie urządzenie bardzo proste, żeby się nie plątało. Zaczepiamy haczyk za taką gumkę, recepturkę. Tutaj na końcu jest ten haczyk podlakierowany. A jest podlakierowany dlatego, że ukleje mają tendencję do tego, żeby podbijać robaka do góry. I gdyby tego nie było, to ten robak po dwóch, trzech uklejach znajdowałby się tu. Na takiego robaka można złowić 20, 30, nawet 40 uklei, nie zmieniając robaka w dobrych warunkach. Jeżeli w łowisku na niedalekiej odległości od brzegu znajdują się większe ryby, to żeby móc je skutecznie łowić, używamy nie uklejówki, która może się złamać, natomiast używamy tak zwanego krótkiego bata. I polega to na tym, że tu jest ta szczytówka, jest o wiele mocniejsza, ona jest też węglowa, ale jest o wiele mocniejsza. Wędka jako taka jest wzmocniona, bo to jest taki karbowęgiel, węgiel z włóknem szklanym pomieszany i wówczas na tą wędkę przy odpowiednim zestawie ja mogę wyjąć rybę nawet 3-4 metrów, kilogramowo, przepraszam. Najbardziej taką popularną w ostatnim czasie i dosyć skuteczną metodą, bardzo lubianą przez polskich wędkarzy, jest tak zwana wędka z zestawem skróconym. No, jest to co widzimy, wyposażona w amortyzator gumowy, który tutaj pokazuje i składa się w zasadzie, jest to nasadowa wędka, elementy są nakładane jeden na drugim i składa się z dwóch części, tak zwanej topowej i wędki właściwej, którą się podaje za nętę na odpowiednią długość. W przypadku kadetów na dalej nie możemy łowić jak na 10 metrach. Bardzo skuteczna metoda, powodująca to, że można takiej drobnej ryby można złowić około 200 sztuk
przeciągu 3 godzin. Bardzo często trzeba, wyjeżdżając wędko, zrobić taki manewr, jak ona w tej chwili robi. Przytrzymujemy haczyk w ręku. Wypuszczamy go w ostatnim momencie, bo może być tak, że jest trawa jakieś zielska, tak, i to spadnie w zielska. Natomiast jeżeli wyjedziemy szybko, to się uda. Prawidłowo łowiąc, ustawiamy sobie wędkę w ten sposób. To urządzenie bardzo pomocne. Pozwala na to, że zawodnik łowiąc 3 godziny, po pierwsze, ma prostą sylwetkę, czyli nie ma tu żadnych urazów kręgosłupa, nie przenosi się to na kręgosłup w sposób taki wredny. Rzecz druga, mogę prowadzić zestaw, poruszając na przykład tak jak teraz to widzę, wędką w takim modelu milimetrowym. Powolutku przepuszczam zestaw razem z ruchem w kierunku wody, ale jest coś takiego jak branie. Ryba sobie bierze, to mając ustawione w ten sposób, na tym suporcie wędkę, bez żadnego wysiłku, robię tylko tak. I wystarczy. O, taki ruch. I ryba jest zacięta. W momencie, kiedy się ją zatnie, też nie wystawiam wędki od razu, tylko muszę zobaczyć, jaka jest reakcja ryby. Czy ta ryba ma 5 deko, czy ona ma 5 kg. Jeżeli ma 5 kg, natychmiast zareaguje ostro, wędka się wygnie mocno i wówczas robimy coś takego. Zakładamy w tej chwili, że holujemy rybę, która ma 2 kg. Jest zacięta, zważona i jedziemy dalej, pani Magdo. Hop, tak, wolno, o. I dojechaliśmy do tego miejsca, gdzie długość zestawu pozwala nam na wyholowanie tej ryby. No chyba, że jest duża, bardzo duża, to można odłożyć jeden element dalej. Ale zawsze mamy kontrolę nad nią, że ona nam nie ucieknie za daleko. No i tutaj już, jak się walczy z taką rybą dużą, ja tu pokażę sam, jaka jest zasada i tu bardzo to polecam, a dzieci, młodzież naprawdę tego nie używa. Sposób trzymania zestawu tego topa w momencie holowania ryby wygląda w ten sposób. O, ja robię takie ruchy. Przy takim płynnym holu nie ma powodu, nie ma możliwości, żeby ryba zerwała nam zestaw, bo ona też reaguje ostro, ale ta dźwignia ramienia nie powoduje szarpania. Jeżeli trzymamy tak, to dźwignia przed tu, nadgarstka jest słaba i to powoduje takie drgania. Tu jest o wiele łatwiej. Teraz to widać bardzo wyraźnie. Jeżeli ja tu mam tą dźwignię długą, tu się nie ma szarpania, a teraz przeniosę, no i co się dzieje z moją ręką? Ja już jestem bezradny w tej chwili. Nie ma. Dlatego trzeba łowić, wykorzystując długą dźwignię. Wybierając się na ryby, oprócz tych wszystkich cudownych wędek, które tu są, tych sprzętów, no trzeba mieć coś takiego jak pokrowiec, do którego się załaduje tą całą menażerię. I tutaj leży taki pokrowiec, bardzo pojemny. Tutaj jest kilka wędek, można złożyć razem, bezpiecznie przenieść. Wędki są w tubach, które je zabezpieczają, ponieważ to są urządzenia delikatne z włókna węglowego, to są zabezpieczone tymi tubami, żeby się nie połamały.
No, niezbędnym jest coś takiego. Jest to wiadro wędkarskie, może być inne, może być, niektórzy używają malarskich, ale to jest typowe wiadro wędkarskie. Służy do przygotowania zanęty. Tu się wsypuje zanętę, nawilża. Taką zanętę trzeba później przetrzeć przez sito. Jeżeli łowimy ukleje, to jest sito do łowienia uklei. Jeżeli łowimy grubsze ryby, to te sita mają granulację od takiej, która tutaj jest 1,5 mm na przykład do 5 mm. I używając tego sita nadpowietrzamy. Zanęte są jeszcze inne sita takie do wypłukania, umycia robaków na przykład białych, bo te robaki no, trochę mają zapach taki specyficzny, jeżeli są w nieodpowiednich warunkach, to przez tym to możemy umyć. Tutaj możemy to wypłukać w wodzie. To jest kuweta, która służy do tego, żeby przetrzymać jokersa, którego pokazywałem na łowisku, i ochotkę przez dłuższy czas. Ona leży tutaj w wodzie, nie może wyjść, a środowisko wodne dla niej jest środowiskiem naturalnym. Te kuwety służą do różnych rzeczy, między innymi do klejenia robaków, które u nas się używa rzadko, ale w strefie, gdzie tej śródziemnomorskiej, to jest podstawa do ułożenia kul, przygotowania i tak dalej. To jest taki niezbędny atrybut. Tutaj mamy różnego rodzaju pudełka. Te okrągłe są wymagane wyłącznie na zawodach. Poza zawodami można używać takich różnych, które tu są. I jest takie jedno pudełko, które pokażę. Ono służy do tego, że jeżeli mamy bardzo wysoką temperaturę, to żeby się robaki nie nagrzały, to one tutaj mają powietrze, bo są bardzo ruchliwe.